Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie na konferencji prasowej w Ministerstwie Zdrowia. Konferencja prasowa, jak wszyscy już Państwo wiecie, z zapowiedzi poświęcona pierwszym zakończonym badaniom klinicznym nad stosowaniem amantadyny w leczeniu COVID-19. W dzisiejszej konferencji prasowej udział wezmą ze strony Ministerstwa Zdrowia wiceminister Maciej Miłkowski, rzecznik praw pacjenta pan minister Bartłomiej Chmielowiec, prezes Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński, z racji tego, że Agencja Badań Medycznych finansowała to badanie, i najważniejsza osoba dzisiaj na konferencji, pan profesor Adam Barczyk, kierownik Kliniki i Katedry Pneumonologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Tak naprawdę kluczowa dzisiaj postać, bo to pan profesor prowadził badania. Teraz oddaję głos panu ministrowi Maciejowi Miłkowskiemu. Szanowni Państwo, jak Państwo wiecie, minister zdrowia zlecił Agencji Badań Medycznych przeprowadzenie badań nad amantadyną i prezes Agencji Badań Medycznych zrealizował to zadanie, podpisując dwa wieloośrodkowe badania kliniczne, w tym jedno z Górnośląskim Centrum Zdrowia z panem profesorem Adamem Balczykiem. I to badanie było wieloośrodkowe. Pan profesor to koordynował, był głównym badaczem. I drugie badanie, które jeszcze jest w toku, pana profesora Rydaka. Dzisiaj mamy pierwsze wyniki po odślepieniu wyników badań i pan profesor nam przedstawi. Wszyscy jesteśmy ciekawi, jak to wygląda. Dziękuję bardzo. Zapraszam pana profesora. Proszę o zabranie głosu profesora Adama Barczyka. Dzień dobry Państwu. Na początku pozwólcie Państwo, że chciałbym paru osobom podziękować, bo oczywiście ja byłem głównym badaczem, ale badanie było prowadzone przez kilkaset osób. Tu oczywiście nie jestem w stanie z imienia i nazwiska wszystkim podziękować, ale to, że badanie się zakończyło, bo myślę, że wnioski, które przedstawimy, pokazują w sposób jednoznaczny wynik, i będę wnioskował do pana prezesa ABM. Już zresztą złożyłem takie pismo, ale to za chwileczkę powiem, żeby nie uprzedzać. Więc na wstępie chciałem podziękować przede wszystkim lekarzom i pielęgniarkom, tym, którzy brali udział i rekrutowali pacjentów. Badanie było, tak jak pan minister wspomniał, wieloośrodkowe, to znaczy mieliśmy 20 ośrodków, ale chciałbym wyróżnić trzy ośrodki, które ich szefów, którzy zrekrutowali większość pacjentów, czyli będącego częścią Górnośląskiego Centrum Medycznego, czyli naszego szpitala sponsorskiego, szpital tymczasowy w Pyrzowicach, i ordynatora tego oddziału, doktora Szymona Skoczyńskiego, który jest też pracownikiem katedry przeze mnie prowadzonej. On sam ze swoim zespołem zrekrutował niemal połowę pacjentów. Panią doktor Małgorzatę Czajkowską-Malinowską z oddziału pulmonologii w Bydgoszczy i tutaj z Warszawy, z Szpitala Narodowego doktora Jacka Nasiłowskiego. Chciałbym także podziękować pani dyrektor Górnośląskiego Centrum Medycznego, pani Klaudii Rogowskiej, a także panu dyrektorowi Krystianowi Wicie za to, że pomogli i przeprowadzili cały proces logistyczno-prawny. Proszę mi wierzyć, że nie spodziewałem się, że w Polsce zrobienie badania klinicznego to jest wielkie przedsięwzięcie, bardziej nie medyczne, tylko logistyczno-prawne. Nasz szpital, myślę, że stanął na wysokości zadania. Było zaangażowanych wiele osób, między innymi też pani Ewa Bachta. No i na końcu chciałbym wymienić firmę CRO Nobelwell, która myślę, że też sprawdziła się i bardzo mocno pracowała. Teraz bym chciał przejść może już do prezentacji najważniejszych wyników. Nie wiem, czy... Tak jak Państwo widzicie, jest to analiza, która została przeprowadzona na populacji badania z grudnia 2021. Wtedy mieliśmy zrandomizowanych 163 pacjentów, ale ponieważ część pacjentów nie zgodziło się na kontynuację w badaniu bądź wycofało zgodę, z tej grupy zrandomizowanych analiza dotyczy 149 chorych. 78 otrzymało amantadynę, 71 placebo. Oczywiście badanie było podwójnie zaślepione.
Także myśmy do tego momentu nie wiedzieli, jakie są wyniki. Jeszcze jedna ważna uwaga, że badanie było prowadzone w populacji pacjentów szpitalnym COVID-em. To wczesna faza pacjentów tak zwanym umiarkowanym bądź ciężkim COVID-em, czyli ci, którzy są na początku choroby, ale trafiają już z powodu tego, że zaczyna się zapalenie płuc, pojawia się desaturacja, niedotlenienie we krwi i pacjent trafia do szpitala. Drugie badanie, które prowadzi pan profesor Rejdak, dotyczyło innej populacji, w związku z czym te wyniki, które państwo za chwileczkę zobaczycie, dotyczą tylko i wyłącznie populacji z COVID-19 umiarkowanie bądź ciężki. I tutaj proszę zobaczyć, na jednym przeźroczu są najważniejsze wyniki. Od góry po lewej stronie mamy pierwszorzędowy punkt końcowy, czyli czas do wyzdrowienia. Mamy dwie krzywe. Mamy krzywą placebo i krzywą amantadyny. Proszę zobaczyć, że prawdopodobieństwo wyleczenia w czasie, ono się, te krzywy niemal idealnie idą jedna z drugą. Mieliśmy dwa drugorzędowe punkty końcowe, czyli odsetek zgonów oraz odsetek hospitalizacji w OIT. Przy czym tutaj mamy krzywę Kaplana-Meyera i znów proszę zobaczyć, że ta krzywa placebo i amantadyny idzie niemal dokładnie tak samo. Nie ma tutaj żadnego trendu na korzyść amantadyny, to znaczy dalszy sens miałoby wtedy powiększanie populacji badania, gdybyśmy widzieli, że jest jakakolwiek szansa, że jeżeli byśmy podwoili na przykład populację, to wtedy moglibyśmy wykazać efekt znamienności statystycznej. Tutaj nawet po podstawieniu do specjalnych wzorów statystycznych nie bylibyśmy w stanie wyliczyć, jaka miałaby być populacja, ponieważ nie ma żadnych różnic. Jako ciekawostkę można potraktować jeszcze powrót do czasu do wyzdrowienia, ponieważ myśmy też monitorowali ten główny lek, który stosuje się w szpitalach w pierwszej fazie, czyli w fazie replikacji wirusa, czyli remdesivir, ponieważ były obawy, że pacjenci z jednej bądź drugiej grupy być może będą otrzymywali więcej remdesiviru, co wpłynie na wynik badania, stąd też remdesivir był rozłożony porówno. Myśmy to monitorowali i tutaj nie ma tak, że jedna z grup otrzymywała więcej remdesiviru bądź nie. Pacjenci w tle otrzymywali tak zwany standard of care, czyli wszystko to, co w opinii lekarza zgodnie z zaleceniami OOTMIT-u było najlepsze do stosowania u pacjenta w jego stanie zdrowia. Proszę zobaczyć, że tutaj też nie ma żadnych różnic, ale jest dyskretna różnica na korzyść niestosowania remdesiviru. My oczywiście nie randomizowaliśmy tych pacjentów, w związku z czym nie wiemy, czy przypadkiem grupa z remdesivirem nie była ciężej chora. To jest bardzo prawdopodobne, ale tutaj można powiedzieć, że nie tylko amantadyna nie dawała efektu, ale także przynajmniej remdesivir w takiej analizie nie tak wiarygodnej jak w przypadku badania RCT dotyczącego amantadyny. I na koniec jeszcze bezpieczeństwo. Tu przygotowałem trzy przeźrocza, które pokazują tak. My nie mamy pełnej jeszcze analizy, bo tu chciałem jeszcze zaznaczyć tak, że to jest analiza wstępna analiza wstępnej analizy. Ale wyniki są na tyle jednoznaczne, że uznaliśmy, że nie możemy czekać i kolejnych tygodni dopracowując te wyniki, tylko powinniśmy państwu jak najszybciej je pokazać. Stąd też, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, mamy na razie tylko pewne dane cząstkowe, ale te najważniejsze, to znaczy mamy w medycynie, w badaniach klinicznych mamy taki parametr poważne zdarzenia niepożądane. Tu jest skrót anglojęzyczny SAE. I przedstawiłem tutaj te dane, które można wyliczyć w dwóch postaciach, jako częstość występowania tych poważnych zdarzeń niepożądanych. Tu jest nieznacznie wyższa liczba po stronie placebo i odsetek chorych, u których wystąpił serious adverse event. Tu nieznacznie wyższy odsetek z kolei jest po stronie amantadyny. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo liczone jako zgony, to nieznacznie wyższa, ale nieznamiennie statystycznie liczba zgonów była u pacjentów, którzy otrzymywali amantadynę. Podsumowując, wyniki wskazują w sposób jednoznaczny, że w populacji COVID-19 leczonych w szpitalu nie ma żadnych różnic pomiędzy tymi, którzy stosowali placebo bądź którzy stosowali amantadynę.
W związku z tym zwróciłem się do pana prezesa Agencji Badań Medycznych o zaprzestanie rekrutacji pacjentów i zakończenie badań. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Szanowni państwo, na pytanie jeszcze przyjdzie czas. Teraz prezes Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński, sponsor badania w dwóch ośrodkach w Polsce. Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Przede wszystkim pragnę bardzo serdecznie podziękować panu profesorowi i jego zespołowi za niezwykle szybkie i sprawne przeprowadzenie tego badania. To ważny temat społeczny i realizując zlecenie ministra zdrowia, również jako Agencja Badań Medycznych, najszybciej jak to było możliwe, rozpisaliśmy stosowne badanie kliniczne, które jak państwo widzicie jednoznacznie przerywa dyskusję, pokazując czarno na białym, jakie są wyniki stosowania amantadyny w leczeniu szpitalnym. To najbardziej istotna informacja z tego badania i cieszę się, że jako urząd wypełniliśmy tą rolę społeczną, jaką jest właśnie zaadresowanie tych wątpliwości, przecięcie spekulacji i pokazanie, jaki jest naprawdę, bez zbędnych dyskusji. Jest to tak naprawdę czysta, merytoryczna dyskusja, więc tym bardziej bardzo serdecznie panu profesorowi dziękuję. Szanowni państwo, pragnę jeszcze zaadresować drugą kwestię, o której również pan minister był łaskaw wspomnieć. Drugą częścią tego badania jest badanie realizowane przez zespół pana profesora Rejdaka. Jest to nieco inna grupa pacjentów, pacjentów leczonych ambulatoryjnie, czyli w przychodni. To nieco inna grupa pacjentów, pacjentów powiedzielibyśmy mniej chorych. I czekamy na wyniki tego badania. One pojawią się na dniach i bez zbędnej zwłoki poinformujemy państwa natychmiast o jego wynikach. Natomiast robimy wszystko, żeby to było jak najszybciej i żeby jak najszybciej te wyniki również do państwa trafiły. Także raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję. Tak jak pan profesor mówił, rekrutację do tego badania przerywamy ze względu na takie, a nie inne jego wyniki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu prezesowi. Szanowni państwo, pewną konsekwencją też badań są działania Rzecznika Praw Pacjenta. Poproszę pana ministra Bartłomieja Chmielowca, który poinformuje państwa też o swoich decyzjach, między innymi opartych na wcześniejszych działaniach Rzecznika Praw Pacjenta, ale i pierwszych wynikach dotyczących skuteczności czy też braku skuteczności w leczeniu amantadyny. Szanowni państwo, w świetle tych informacji, którymi dysponuje na dzień obecny, nie ma dowodów naukowych, które potwierdzałyby skuteczność, jeżeli chodzi o leczenie amantadyną w przypadku leczenia COVID-19. Stąd też wydałem decyzję, w której uznałem, że placówka medyczna Optima z Przemyśla poprzez stosowanie u pacjentów chorych na COVID-19 amantadyny narusza zbiorowe prawo pacjentów do leczenia zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Ale chcę wyraźnie podkreślić, że ta decyzja obejmuje zakaz stosowania i ten zakaz obowiązuje do czasu potwierdzenia takiego postępowania w oparciu o wiarygodne i rzetelne dane naukowe. Innymi słowy, jeżeli pojawią się badania naukowe, które potwierdzałyby, że jednak amantadyna byłaby skuteczna w leczeniu chorych pacjentów na COVID-19, wówczas w takiej sytuacji niezwłocznie na nowo wszczelibyśmy to postępowanie. Na ten moment opieraliśmy się na rzetelnym i szerokim zebranym materiale dowodowym. Między innymi dysponujemy stanowiskiem konsultantów krajowych w zakresie i chorób zakaźnych, i medycyny rodzinnej, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a także Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, jak również otrzymaliśmy informacje z Agencji Badań Medycznych, właśnie te informacje podsumowujące wyniki badań prowadzonych przez pana profesora, które pan profesor państwu dzisiaj przedstawił. Chciałbym podkreślić, że amantadyna nie jest zalecana w leczeniu COVID w żadnych rekomendacjach, czy to polskich, czy europejskich, czy również amerykańskich. Nie ma na ten moment żadnych dowodów naukowych, które potwierdzałyby skuteczność i bezpieczeństwo leczenia COVID-19 przy pomocy amantadyny. To, co chcę podkreślić, dlaczego ta decyzja jest tak niezmiernie istotna i ważna, to jest to, na co zwróciło również Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Mianowicie to, że poza samą nieskutecznością tej terapii, ona może nieść za sobą jedno bardzo ważne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów, mianowicie dawać pewnego rodzaju
złudne poczucie skutecznego leczenia, powodując opóźnienie w podjęciu skutecznej terapii. Reasumując, chcę podkreślić, że kierując się troską o bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów, nie można było podjąć innej decyzji niż takiej, jak zakazać stosowania amantadyny wobec tej konkretnej placówki medycznej do czasu, kiedy badania naukowe potwierdzą jej skuteczność. Dziękuję, panie ministrze. Szanowni państwo, na koniec jeszcze minister Maciej Miłkowski podsumuje wszystkie wystąpienia naszych dzisiejszych gości i stanowisko Ministerstwa Zdrowia przedstawi. Tak jak państwo usłyszeli, pan minister ogłosił, że w normalnym stosowaniu amantadyna w przebiegu COVID nie jest zalecana, nigdy nie była zalecana przez żadne towarzystwa naukowe, co oczywiście, tak jak w wielu zakresach, nadal można prowadzić badania kliniczne, są prowadzone badania kliniczne, ale to jest zupełnie co innego, to jest badanie randomizowane. Zawsze naukowcy za zgodą Komisji Etycznej mogą dalej procedować. Także w najbliższym czasie będziemy informowali państwa jeszcze o wynikach drugiego badania w innej populacji, ale na dzień dzisiejszy, tak jak pan profesor przedstawił, nie ma żadnych rekomendacji, że ten lek jest w jakikolwiek sposób bardziej skuteczny od placebo. Także dziękuję bardzo serdecznie panu profesorowi, panu prezesowi Agencji Badań Medycznych i nadal będziemy informowali o dalszych krokach państwa. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Szanowni państwo, zanim przejdziemy do pytań, jedna prośba i jedna uwaga. Po zaprezentowaniu tych wyników badań, które są stricte merytoryczne, nie będziemy się odnosić do żadnych wypowiedzi polityków komentujących te wyniki. Te wyniki komentują się same. Proszę o komentarze polityczne nie pytać, gdyż na nie nie będziemy odpowiadać. Proszę bardzo, TVN24. Już pan profesor najpierw. Znaczy, no myślę, że odpowiedź jest teraz oczywista, że nie ma, przynajmniej ona tak jak zawsze w medycynie jest oczywista, ale z pewnym małym ale. Myśmy dokonali analizy populacji pacjentów w szpitalu. Natomiast w Polsce amantadyna jest przede wszystkim przepisywana ambulatoryjnie. Warto na to zwrócić uwagę, bo może się okazać, teoretycznie może się, chociaż wydaje mi się, że te wyniki są tak jednoznaczne, że teraz ta szansa jest już bardzo iluzoryczna, że inne badanie, tu myślę o badaniu, które prowadzi pan profesor Rejdak, może mieć inne wyniki z tytułu tego, że to jest inna populacja. Na ten moment wydaje mi się, że jest jak najbardziej zasadne, żeby nie stosować amantadyny. Zresztą państwo dziennikarze mnie pytaliście przez ostatnie miesiące wielokrotnie, czy ja stosuję amantadynę. Wielokrotnie odpowiadałem, że ja prowadzę badanie, a nie leczę amantadyną. To jest pewna różnica. Badać, a leczyć. Ale nikomu by pan profesor nie zalecił? Teraz tego jednoznacznie bym powiedział, że jednoznacznie nie zalecam. Wcześniej mówiłem, poczekajcie do wykonania, do ogłoszenia wyników badań. Natomiast no, ludzie postępowali tak, jak dlatego jesteście państwo w takiej ilości, ponieważ ludzie, pomimo tego, że ministerstwo przecież dawno temu zakazało stosowania amantadyny, wiecie państwo, że głosowali i wykupywali amantadynę, stąd też to zainteresowanie społeczne. Proszę bardzo, jeszcze ministra Bartłomieja Chmielowca. Szanowni państwo, ja mogę wydać trzy rodzaje decyzji. Znaczy, pierwsza decyzja umarzająca postępowanie, druga decyzja stwierdzająca naruszenie zbiorowych praw pacjenta i stwierdzająca, że doszło do ich zaniechania. No i trzeci rodzaj decyzji, czyli stwierdzająca, że doszło do naruszenia zbiorowych praw pacjenta i zakazująca określonych praktyk.
Ta decyzja jest skierowana wobec konkretnego podmiotu, wobec konkretnej placówki medycznej. Tak, jest to decyzja z zakazem, to znaczy od momentu otrzymania decyzji jest to decyzja wskazująca, że zakazuje się stosowania amantadyny, tak jak powiedziałem, do czasu, kiedy okazałoby się, że będą wiarygodne badania naukowe, które potwierdzałyby, że można byłoby stosować amantadynę w leczeniu ambulatoryjnym. Ale rozumiem, że tak czy siak no, receptę można, może ktoś wypisać, jakiś lekarz. Szanowni Państwo, są też wskazania medyczne do stosowania amantadyny w chorobach neurologicznych. To przypominam, wówczas amantadyna jest lekiem refundowanym. Ten zakaz dotyczy konkretnej placówki? Ta decyzja dotyczy konkretnej placówki, dotyczy, to pewnie Państwu jest znany fakt, przychodni Optima z Przemyśla. Proszę bardzo, TVP Info. Dzień dobry, Anna Udakowska-Somaini, TVP Info. Co do wspomnianych już aptek, wiemy, że w ciągu ostatnich 2 lat sprzedaż amantadyny wzrosła no prawie 4-krotnie. Wiemy też, że chyba na początku grudnia to było, jeśli pamięć mi nie myli, resort zdrowia takie obwieszczenie opublikował, że na jednego pacjenta w punkcie aptecznym bądź w aptece ogólnodostępnej przypadają 3 opakowania amantadyny. Czy w związku z tymi nowymi wynikami Państwa badań coś się zmieni w tym zakresie, w tej reglamentacji? Minister Maciej Miłkowski. W związku z tymi wynikami w szczególności się nic nie zmieni, ponieważ to obwieszczenie dotyczyło, reglamentacyjne dotyczyło, że wielegryt K, na który mamy umowę z podmiotem odpowiedzialnym w ramach refundacji na temat umowy, która zawiera również ilości wprowadzanych leków, że nadal będzie można stosować ten lek wyłącznie dla pacjentów, którzy mają wskazania refundacyjne. W związku z tym jest to ta schorzenie neurologiczne i dodatkowo schorzenie off-label, późna dyskineza i w tych 2 wskazaniach będzie można je stosować. Jednocześnie, ponieważ mieliśmy informacje, wnioski o tym, że brakuje leku dla zapotrzebowania dla off-label innych wskazań. W związku z tym nie będziemy wydawali kolejnych zgód na import docelowy leków, które nie są tymi, które są refundowane. Proszę bardzo, Polsat News. Panie ministrze, to ja bym jeszcze poprosił o takie doprecyzowanie. W tym minionym roku, o ile tak naprawdę wzrosła sprzedaż tej amantadyny, to zainteresowanie amantadyną? Czy może ministerstwo ma jakieś bardziej dokładne dane? Nie mogę teraz powiedzieć dokładnie, to przedstawimy komunikat dokładnie, jak to wygląda i w poszczególnych tygodniach. Proszę bardzo, jak miałem Radio Z. Dzień dobry, Rafał Mirzewski, Radio Z. Do Rzecznika Praw Pacjentów chciałem zapytać o ten fundusz kompensacyjny, który jutro ma wystartować. Pytanie, kto może ubiegać się o takie odszkodowanie, jakiej wysokości ono może być, no i o jakiej skali tych niepożądanych odczynów poszczepiennych mówimy w naszym kraju? Jeżeli chodzi o fundusz kompensacyjny szczepień ochronnych, od jutra można składać wnioski do Rzecznika Praw Pacjenta. Można składać wnioski w sytuacji, kiedy po szczepieniu na COVID-19, przy czym nie ma znaczenia, jakiego rodzaju szczepionka była użyta oraz kiedy było to szczepienie, bo ustawa obejmuje wszystkie przypadki, począwszy od tego, kiedy został rozpoczęty Narodowy Program Szczepień Ochronnych. To w sytuacji wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, który skutkował tym, że należało obserwować pacjenta w szpitalu bądź w sytuacji, kiedy pacjent doznał tak ciężkiego, niepożądanego odczynu poszczepiennego, który skutkował hospitalizacją powyżej 14 dni, ci wszyscy pacjenci mogą składać wnioski o wypłatę z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Od 1 stycznia 2023 roku Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych oprócz szczepień na COVID-19 będzie obejmował te niepożądane odczyny poszczepienne, jeżeli chodzi o wszystkie szczepienia obowiązkowe. Wysokość kwoty świadczenia maksymalnie to jest 100 tysięcy złotych. Jej wysokość będzie uzależniona od w głównej mierze od długości okresu hospitalizacji pacjenta w szpitalu oraz od tego, czy pacjent poniósł jakieś dodatkowe koszty związane z rehabilitacją bądź leczeniem. Jakiej wysokości to może być odszkodowanie maksymalnie? Maksymalnie 100 tysięcy złotych. Proszę bardzo, RMF FM. A jeszcze Dziennik Gazeta Prawna, proszę bardzo.
Dzień dobry. Ja chciałam się zapytać pana profesora, czy stosowanie amantadyny we wskazaniach poza HPL-em jest neutralne, czy może mieć jakieś efekty uboczne, czy jest szkodliwe? Ja widziałam, pan pokazywał, panie profesorze, że tam było bezpieczeństwo w pełni zachowane, ale czy to jest neutralne dla organizmu? To znaczy, no, amantadyna jest stosowana 30 lat, w związku z czym, ponieważ jest dopuszczona, w związku z czym można implikować, że przez te 30 lat nagromadzono dość dużo dowodów, że może być stosowana. Ma znane działanie niepożądane, między innymi kardiologiczne. To, co Państwu dzisiaj zaprezentowałem, to jest wstępna analiza wstępnej analizy. Tak jak powiedziałem, no, uznaliśmy, że ten najważniejszy przekaz powinien być jak najszybciej podany publicznie. Natomiast my pewne szczegóły wciąż będziemy analizowali. Na przykład dokładnie przeanalizujemy wpływ na układ krążenia, na serce, czy tam nie ma jakiegoś efektu toksycznego. I na pewno Państwu jeszcze przekażemy. Na ten moment mogę powiedzieć, że te wyniki są jednoznacznie, że jest nieskuteczna, ale nie mamy sygnału, że jest niebezpieczna. Proszę bardzo, RMF FM. Mariusz Piekarski, Radio RMF. Mam pytanie, czy w takim wypadku, w kontekście decyzji pana ministra Chmielowca i tych wyników badań, czy od jutra coś grozi lekarzowi, który przepisałby amantadynę pacjentowi choremu na COVID poza wskazaniami rejestracyjnymi? Rzecznik praw pacjenta. Nie pytam o tę jedną przychodnię z Przemyśla, tylko ogólnie o wszystkich lekarzy. Czy coś grozi lekarzowi, który przepisałby od jutra amantadynę pacjentowi choremu na COVID poza wskazaniami rejestracyjnymi? Szanowni Państwo, te pytania, o którym Pan mówi, to są kompetencje Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Chcę podkreślić, że nasza decyzja dotyczy placówek medycznych. Rzecznik Praw Pacjenta nie wydaje decyzji wobec konkretnych lekarzy czy konkretnego personelu medycznego. Decyzje dotyczą placówek medycznych. Natomiast jeżeli chodzi o potencjalną odpowiedzialność zawodową w tym zakresie, to tutaj ta kwestia należy do rozstrzygnięcia przez rzeczników odpowiedzialności zawodowej i to ich są decyzje w tym zakresie. A czy ministerstwo może coś zrobić, aby zablokować nieskuteczny lek w leczeniu chorych na COVID? Szanowni Państwo, my informujemy na bieżąco o tym, jakie są wyniki badań. I tak jak powiedział pan Bartłomiej Chmielowiec, jesteśmy w kontakcie z Izbą Lekarską i z Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w Izbie Lekarskiej. Przekazujemy na bieżąco te wyniki badań i liczymy na to, że Rzecznik Odpowiedzialności będzie podejmował decyzję. My jasno dzisiaj na konferencji sprecyzowaliśmy po wynikach badań pana profesora dotyczących pierwszych badań klinicznych. Amantadyna jest nieskuteczna. Czekamy jeszcze na potwierdzenie ze strony pana profesora Rajdaka w tym drugim badaniu finansowanym przez ABM. Jeżeli nic się nie zmieni, nasze stanowisko pozostanie jednoznaczne. Amantadyna jest lekiem nieskutecznym w COVID-19. A kiedy mogą być wyniki tych drugich badań? Bo już podejrzewam, że będą komentarze, a przecież amantadyna jest przepisywana głównie dlatego lekarzom w lekkim stadium. Pan prezes Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o to drugie badanie, to tak jak mówiłem w tej pierwotnej części mojej wypowiedzi, myślę, że w ciągu najbliższych kilku dni możemy spodziewać się informacji. Niezwłocznie przekażemy ją do Państwa. Oczywiście sami też z niecierpliwością czekamy na to, co pokażą badania pana profesora Rajdaka. Dziękuję. Jeżeli tylko będą wyniki badań klinicznych, opublikujemy to zarówno na stronie Agencji Badań Medycznych, jak i na stronie Ministerstwa Zdrowia. Ostatnie pytanie, Radio Z, proszę bardzo. Ja tylko chciałem dopytać o to rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia, bodajże sprzed 2 tygodni, na mocy którego prezes NFZ-u będzie mógł jednostronnie zmienić warunki umowy. Tutaj konferencja... Panie redaktorze, poza konferencją, proszę bardzo, dobra. Skupiamy się teraz na amantadynie. Jeżeli nie ma więcej pytań w tym zakresie, bardzo serdecznie dziękuję panom ministrom, dziękuję panu profesorowi, dziękuję panu prezesowi. Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu. Dziękuję bardzo.